Zaczynamy od skutków wichury, która przeszła dziś nad regionem. Przed południem wiatr wiał z prędkością przekraczającą nawet 100 km na godzinę. Efekt? Co najmniej 40 zerwanych i uszkodzonych dachów, połamane drzewa. Najwięcej pracy z usuwaniem skutków wichury mieli strażacy w powiatach rzeszowskim, robczycko-sędziszowskim i łańcuckim. Wiać zaczęło już w nocy, a prędkość wiatru rosła niemal z godziny na godzinę. Skutki wichury to przede wszystkim połamane konary i drzewa. Tak było dziś między innymi w Polańczyku. Drzewo uszkodziło dwa samochody stojące na parkingu tutaj obok. To jest nasz już dzisiaj trzeci wyjazd, także mamy dużo roboty dzisiaj. Ale prawie połowa strażackich interwencji miała związek z uszkodzonymi i pozrywanymi pokryciami dachów, domów i budynków gospodarczych. W Rzeszowie w okolicach hali pod promień wichura uszkodziła pokrycie bloku. Na osiedlu Załęże zerwała dach domu jednorodzinnego. Szłam akuratnie z domu i usłyszałam huk i w ogóle nie zwróciłam uwagi na ten dom po sąsiedzku, tylko myślałam, że to coś się stało u mnie na tym budynku gospodarczym. Trwało to dosłownie sekundy i złożyło się jak kartka w książce. Strażacy przez kilka godzin zabezpieczali budynek, by ochronić go między innymi przed zapowiadanymi tej nocy opadami deszczu. Nasze działanie w tym miejscu polegało na usunięciu zerwanego dachu, a następnie zabezpieczenia tego miejsca plandeką przed dalszymi zniszczeniami. A podobnych sytuacji było kilkadziesiąt, najwięcej w okolicach Rzeszowa i Łańcuta i w powiecie robczycko-sędziszowskim. Ja się boję, żeby jeszcze tydzień nie poździerało następne, bo w nocy zapowiadają na nas taki duży wiatr na Podkarpaciu. Silny wiatr pozrywał też linie energetyczne. Przed południem ponad 30 tysięcy mieszkańców regionu było bez prądu, głównie na południu Podkarpacia. W rejonie Krosna-Sanoka, gdzie na chwilę obecną około 15 tysięcy mieszkańców nie ma energii elektrycznej, ale z tego co zapewniają zakłady energetyczne, prace trwają. Tak między innymi było w gminach Solina i Zagórz. Nie mamy już od 13 godziny prądu, może troszkę wcześniej, bo jest mocna wichura, wieje, łamie drzewa. W tej chwili wieje wiatr potężny, w całej gminie chyba nie ma prądu. Nie ma tego prądu na strefie ekonomicznej, drzewa są powalone. Ta noc ma być jeszcze niebezpieczna, mówią strażacy i apelują o ostrożność. Jeżeli nie musimy wychodzić z domów, nie wychodźmy, zostańmy, tam jesteśmy najbezpieczniejsi, ale jeżeli jesteśmy już gdzieś w trasie, na przykład w samochodzie, pamiętajmy o tym, że wyjeżdżając z terenu zabudowanego na teren odkryty, możemy spotkać się z silnym podmuchem bocznego wiatru. To może spowodować, że stracimy panowanie nad samochodem. Według danych IMGW późnym wieczorem na Podkarpaciu prędkość wiatru może sięgać nawet 80 km na godzinę, w Bieszczadach nawet do 130 km na godzinę. W nocy i w kolejnych dniach sytuacja ma się poprawić.